Dzień dobry, z tej strony Rafał Sado. Witam Państwa bardzo serdecznie na porannym przeglądzie spółek. Jeśli chodzi o wczorajszą sesję na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, przyniosła ona niewielkie spadki, jeśli chodzi o WIG20. Dzisiaj jednak powrót do wzrostów, prawie 1%. To dobre informacje, bo gdy popatrzymy na to, na dane, jakie były opublikowane na świecie, to można było spodziewać się, że końcówka tygodnia będzie gorsza dla bardziej ryzykownych aktywów. A mówię mianowicie o wczorajszych danych o wrześniowej inflacji w Stanach Zjednoczonych. Dane były powyżej prognoz. Oczekiwaliśmy silniejszego spadku inflacji. Ta de facto obniżyła się tylko kosmetycznie. No ale inwestorzy nie wystraszyli się. Po ubiegłotygodniowych, zdecydowanie lepszych od prognoz danych z rynku pracy, perspektywa 50-punktowej obniżki stóp procentowych na listopadowym posiedzeniu FED odeszła praktycznie w niepamięć. Na tapecie jest tylko 25 punktów bazowych. No i jakie te dane by nie były, FED raczej nie wycofa się z tego cyklu obniżek stóp procentowych, a zatem w tym momencie niejako jest niewrażliwy na bardziej jastrzębie dane. No ale z drugiej strony, jeśli dane by okazały się słabsze, a dzisiaj na przykład o godzinie 16 publikowany jest indeks Uniwersytetu Michigan, który obrazuje nastroje amerykańskich gospodarstw domowych, ale i oczekiwania inflacyjne. Jeśli te dane okazałyby się słabsze, szczególnie w kontekście oczekiwań inflacyjnych, jak najbardziej mogłyby wesprzeć popyt na ryzyko. Zatem jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, no tam w tym tygodniu wyrysowaliśmy nowe szczyty, jeśli chodzi o S&P 500. Nastroje pozostają bardzo dobre, no i jak najbardziej powinno się to pozytywnie przekładać także i na nasz rodzimy rynek. Ja bym jeszcze dzisiaj zwrócił uwagę w kontekście informacji, które spływają z Chin, bowiem jutro w sobotę będzie miała miejsce konferencja tamtejszego Ministerstwa Finansów, która będzie uszczegóławiała działania zmierzające do pobudzenia wzrostu gospodarczego. Zatem to może generować pewne ryzyka, jeśli chodzi o początek poniedziałkowych godzin handlu, otwarcie sesji na starym kontynencie. Dotychczas, jeśli chińskie władze komunikowały działanie wspierające wzrost, raczej tego samego dnia rynek pozytywnie reagował. Jeśli przychodziły spadki, no to bardziej z tego tytułu, że tamtejsze władze nie dowoziły po prostu konkretów tego, co obiecały. Przejdźmy teraz do spółek. Na początek weźmy na tapetę Aliora. No, generalnie sektor bankowy w mijającym tygodniu radził sobie dość dobrze. Ja bym zwrócił uwagę na to, co działo się w pierwszych miesiącach. Później korekta, jeśli chodzi o banki, i no, pozostawaliśmy niejako bez większej wiary, aczkolwiek mimo tego, że zostały de facto przybliżone oczekiwania na cięcia stóp procentowych w wykonaniu Rady Polityki Pieniężnej na drugi kwartał przyszłego roku, patrząc na perspektywy inflacji, patrząc na perspektywy odbicia koniunktury od początku przyszłego roku, no wydaje się, że sektor bankowy no ma tutaj potencjalnie przestrzeń, żeby no dalej kontynuować wzrosty. Te fundamenty, realnie prowadzony biznes wygląda cały czas bardzo dobrze. Jeśli chodzi o te ryzyka polityczne, jakie się materializowały w poprzednich latach, no raczej jest to już historia, a zatem no, uzasadnione wydaje się być relatywnie cieplejsze postrzeganie inwestorów sektora bankowego w ostatnich dniach. Patrząc na rekomendacje analityków fundamentalnych, jeśli chodzi o samego Aliora, przeszło 80% z nich, to są rekomendacje pozycji długich. Intercars, spółka, która no, średnio prezentowała się na przestrzeni ostatnich miesięcy, aczkolwiek jeśli popatrzymy na to, jak co spółka komunikuje, jak wygląda sprzedaż w minionym miesiącu, jak wygląda sprzedaż de facto od początku roku, no to są informacje jak najbardziej zadowalające. 5-8% wzrost sprzedaży, no takie cyfry jak najbardziej mogą tutaj sukcesywnie poprawiać sentyment wobec spółki. Jeśli chodzi o rekomendacje analityków fundamentalnych, w przypadku Intercarsa te też są relatywnie dobre, bo prawie 90% z nich to są rekomendacje pozycji długich. Na koniec PZU, spółka, która oczywiście wyraźnie potaniała, to przez
zwiększone koszty związane z niwelowaniem skutków powodzi, ale to nie jest jedyny problem spółki, bo na podstawie audytu pojawiają się nowe dodatkowe koszty funkcjonowania w kwocie no, kilkuset przynajmniej milionów złotych. I to wynika z audytu prowadzonego, jeśli chodzi o lata 2016-2024, czyli jak spółka funkcjonowała na przestrzeni poprzednich władz, jakie transakcje podejmowała, w oparciu o co. No i to generalnie jest kolejny czynnik ryzyka w najbliższym czasie. Jeśli chodzi o rekomendacje analityków fundamentalnych, no te są dość zachowawcze, bo niespełna 60% z nich to są rekomendacje pozycji długich. To wszystko, co przygotowałem dla Państwa na teraz. Bardzo serdecznie dziękuję. Na koniec, jak zawsze, informacja prawna. Pozdrawiam i do usłyszenia.